Słuchajcie, jak już dostaniecie swojego szczeniaczka, to bardzo ważną rzeczą jest, żebyście pracowali z łapkami. Te łapki muszą być dotykane, pazurki muszą być obcinane, żeby szczeniak przyzwyczajał się do tego dotyku, prawda? Żeby nie było tak, że weźmiecie szczeniaczka, a po 2 miesiącach zabieracie się za pazurki, które trzeba obciąć. Z tego względu, że prawdopodobnie pies nie będzie chciał po prostu dać wam pazurków do obcięcia. My to robimy tutaj, ale wy to musicie dalej kontynuować. Ja to muszę robić tutaj w miocie, z tego względu, że matka, gdyby była drapana przez maluchy, to no będzie chciała jak najczęściej przebywać poza kojcem, a to jest niekorzystne dla małych szczeniaczków, prawda? Więc musicie o tym bardzo, bardzo pamiętać. Bo często zdarza się tak, że psiak po prostu później nie chce nam dawać tych pazurów do obcięcia. Nie chce być dotykany w tym miejscu. To wszystko dlatego, że po prostu nie są te psiaki do tego przyzwyczajone. Także to tutaj jest wasza rola w tym, aby robić to dość regularnie z tymi łapkami, się gdzieś bawić i też nagradzać tego psa za to, jeżeli taki dotyk akceptuje. Widzicie, to nie jest takie naturalne, że szczenie sobie tak po prostu pozwoli od razu na obcięcie pazurków. Absolutnie. Ja to muszę robić w takim momencie też, jak one są pojedzone i nie myślę już o niczym innym, prawda? Bo wtedy są spokojniejsze i nie chcę też ich zranić, prawda? Bo to jest taka procedura, do których trzeba przyzwyczaić maluchy.